Witam serdecznie. W miesiącu czerwcu zaprosiliśmy Państwa na konferencję prasową, na której poinformowaliśmy o tym, że Platforma Obywatelska oraz Obywatelski Dolny Śląsk przystępujemy razem, wspólnie do rozmów, żeby zbudować wspólną, silną reprezentację w wyborach samorządowych. Reprezentację, która będzie skupiała zarówno obydwa nasze środowiska, ale też wiele innych znaczących organizacji, które działają w Jeleniej Górze. Dzisiaj poprosiliśmy Państwa, aby przekazać już pierwsze informacje o pierwszych ustaleniach. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, że osiągnęliśmy porozumienie, jeżeli chodzi o listy wyborcze. Uzyskaliśmy, wydaje mi się, bardzo dobry efekt, jeżeli chodzi o osoby i środowiska, które na tych listach się znajdą. De facto wczoraj te listy zostały wstępnie zatwierdzone i na pewno do Rady Miasta w tej chwili startujemy wspólnie. Kolejna sprawa to kandydat na prezydenta, który w ciągu najbliższego tygodnia zostanie również wspólnie wyłoniony i podany do publicznej wiadomości. Te rozmowy, które trwały, ja osobiście myślałem, że będą ciężkie i trudne. Okazało się, że łatwo nam poszło to porozumienie osiągnąć. Wyłoniliśmy bardzo silną reprezentację. Jak Państwo wiecie, jesteśmy stroną społeczną i nasze środowisko, mam nadzieję, że wniesie do samorządu Jeleniej Góry patrzenie na mieszkańca i tą bliskość, która jest nam przypisana, bliskość do mieszkańców i do ich spraw. Mamy kandydatów, którzy reprezentują ze sobą całe środowiska i myślę, że spotkają się z dużym poparciem wyborców. Co ważne podkreślenia, jesteśmy chyba pierwszym wspólnym takim komitetem, który mówi, informuje mieszkańców, że posiadamy już pełne listy wyborcze, ale do dzisiaj, cały czas, ciągle zgłaszają się do nas kolejne osoby, które chcą wziąć udział, czynny udział w kampanii wyborczej. Za to dziękujemy i zapraszamy kolejnych oczywiście. Tak jak powiedział Miłosz Sajnok, mamy naprawdę bardzo silne listy, silnych kandydatów. Mam nadzieję, że już w najbliższych dniach przedstawimy Państwu poszczególne osoby, kolejność na listach oraz program wyborczy, z którym będziemy szli do wyborów samorządowych. Jeżeli chodzi o kwestie wyborów prezydenckich, tak jak było powiedziane, w dniu wczorajszym Platforma Obywatelska w Jeleniej Górze rekomendowała moją osobę jako kandydata na prezydenta miasta Jeleniej Góry. Moja kandydatura teraz będzie zatwierdzana, będzie dyskutowana na poziomie regionalnym, gdzie toczą się rozmowy na temat wyłonienia wspólnego kandydata razem z Obywatelskim Dolnym Śląskim. Czyli jeszcze gorzej, chciałem dopowiedzieć jedną rzecz, bo to nazwisko już się pojawia i faktycznie ODS w tych rozmowach prezydenckich będzie wskazywało na Marka Obrębalskiego, a kandydat będzie wyłoniony wspólnie na szczeblu naszych, powiedziałbym, najwyższych władz. Do jedynki okręga. Jeżeli chodzi o jedynki, patrząc po kolei, pierwszy okręg Leszek Brodniewski, obecny przewodniczący Rady Miejskiej, drugi okręg Piotr Miedziński, też Rady Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej, okręg numer 3 wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Ragiel i okręg numer 4 Miłosz Sajnok, Obywatelski Dolny Śląsk. Hubert, co teraz z prezydentem będzie, jeżeli faktycznie podejmuje się dyskusję o jego relegowaniu z partii? Tak. Zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego dotyczącą wyborów samorządowych, każdy członek Platformy Obywatelskiej, który startuje z komitetu konkurencyjnego do Komitetu Platformy Obywatelskiej, podlega wykluczeniu. Czyli jeżeli rzeczywiście okaże się, że jest stworzony komitet, którego skład wchodzą członkowie naszej organizacji, albo kandydat jest członkiem Platformy, będzie złożony wtedy wniosek o wyciągnięcie konsekwencji. A jak to ma się okazać? Przecież komitet pana prezydenta został zarejestrowany już wczoraj. Komitet jest zarejestrowany. Czekamy jeszcze oczywiście na zarejestrowanie, czyli zgłoszenie listy poparcia, bo wtedy dopiero możemy mówić o tym, że komitet został zarejestrowany. Tak samo jak z listami do Rady Miejskiej. Też zgłoszenia są oczywiście, ale dopiero rejestracja decyduje, czy ktoś będzie rywalizował z Platformą Obywatelską. Z Markiem Obrębalskim mieliście, ja mówię o Platformie Obywatelskiej, pewien zgryz 4 lata temu. Czy tego zgryzu już, rozumiem, nie ma? Znaczy, nasze rozmowy z Miłoszem Sajnogiem i z Obywatelskim Dolnym Śląskiem pokazują, że jeżeli chodzi o dobro Jeleniej Góry, jesteśmy się w stanie wzbić ponad różne podziały. I tutaj oczywiście na szczeblu regionalnym te rozmowy trwają. Pragnę przypomnieć, że już mamy koalicję na poziomie list do Sejmiku, list do Rady Miejskiej Wrocławia, co wcześniej zostało zaakceptowane. Rozmawiamy na temat wszystkich innych miast, powiatów, tak aby zbudować jak najsilniejszą reprezentację i żeby po prostu wygrać wybory samorządowe z naszym dobrym programem. Dobrze, to ja jeszcze zapytam o to raz, bo to nie wpadło. Jak sobie wyobrażacie po tym, jak 4 lata temu Marek Obrębalski skłócił się z wieloma działaczami PO, że teraz oni będą na jego wynik pracować? I szedł tak, do wyborów tak, z hasłami dość partyjniactwa. Dość partyjniactwa, więc no, wyraźnie przeciw Platformie. Proszę po pierwsze zapytać ewentualnego kandydata, co on na ten temat myśli. Z mojego punktu widzenia
po to nas mieszkańcy wybrali do samorządu, po to działamy w tych organizacjach, żeby potrafić te różne różnice, rowy zasypywać. I mam nadzieję, że uda nam się wyłonić wspólnego kandydata. Nie rozstrzygamy jeszcze, kto będzie tą osobą, ale niezależnie, czy to będzie moja osoba, czy osoba Marka Obermalskiego, uważam, że wspólnie powinniśmy budować tą jedność przy wyborach samorządowych, wspólnie pchnąć jednią górę na właściwy tor. A dlaczego dzieje się tak już po raz kolejny, że państwo no właściwie urzędującego prezydenta no po prostu w pewnym momencie odmawiacie mu poparcia? Co takiego się wydarza w tej platformie jeleniogórskiej, że ten scenariusz się po prostu powtarza? Czy każda organizacja, każda grupa społeczna, która startuje w wyborach samorządowych, ma prawo do weryfikowania swoich decyzji i oceniania, czy jej przedstawiciele spełniają położone w nich oczekiwania? Tutaj to nie była decyzja jednoosobowa, bo członkowie Platformy Obywatelskiej stwierdzili, że lepszą kandydaturą będzie kandydatura mojej osoby, a jeżeli chodzi o kwestię już wyłonienia wspólnego kandydata, będzie to rozstrzygnięte na poziomie już regionalnym, wojewódzkim. Pytanie do Miłosza. Jeśli się okaże, że to Hubert Papaj będzie kandydatem do koalicji na prezydenta Jeleniej Góry, to co, Marek Obrębalski wystartuje z niezależnego komitetu, czy też co zrobicie? Proszę dać nam jeszcze tydzień i po tygodniu będziemy wiedzieli, kto jest kandydatem. W tej chwili te rozmowy, które się toczą, są na tyle transparentne i na tyle, powiedziałbym, w dobrej atmosferze, że nie rozważamy scenariusza innego niż wspólne wyłonienie kandydata i wspólny start wyborów. Marek Obrębalski ma propozycję jako niezależny samorządowiec. Marek Obrębalski jest członkiem ODS-u. I jako taki wszedłby w tym momencie jako wspólny kandydat, popierany przez Platformę i wyłoniony przez Obywatelski Dom Śląski. Pytam o wariant odwrotny. Wariant odwrotny? Ja na razie wariantów odwrotnych nie rozpatruję. Ja mam dość prostą linię w samorządzie, czyli wierzę w to, że samorząd niezależny i samorząd obywatelski jest samorządem najlepszym. Ten majaż, który jest zawarty, ma dać bardzo silny impuls rozwojowy Jeleniej Górze i dlatego impulsu jesteśmy w stanie poświęcić swoje osobiste ambicje. Myślę tutaj, że tutaj razem przed Państwem stoimy, jest tego najlepszym dowodem i mam nadzieję, że Marek Obrębalski będzie podzielał tego typu podejście. Czy projekt Jelenia Góra zbiera w takim razie kandydatów na swoje listy, czy odpuściliście zupełnie i jako ODS uczestniczycie wyłącznie w tym jednym projekcie? Projekt Jelenia Góra jest w tej chwili komitetem, który został zarejestrowany przez część naszego środowiska. Nie wiemy, jak losy tego projektu potoczą się dalej, ponieważ nie mamy nad tym komitetem kontroli. To kto ma? Jakże się go zakładali? No, najprawdopodobniej pełnomocnik wyborczy. Dobra, dzięki.